Nie uwierzycie, co zrobiliśmy. To była bardzo szybka decyzja. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas. Cześć, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Chciałam wam machnąć ręką jak zawsze, ale siatę trzymam, dwie parasolki. Właśnie wybieramy się do centrum Newcastle. Jedziemy zobaczyć wystawę Fenwicka, to jest taki duży sklep, w którym zawsze organizują taką piękną, świąteczną wystawę i co roku jest inna tematyka, tylko że wiecie co? Deszcz właśnie zaczął padać, jeszcze musimy w centrum do TK Maxa zajść, no nic, wzięłam dwie parasolki i zobaczymy jak to będzie, idziemy do auta. Już jestem. No, nareszcie. Co? Nic. Ciekawe, jak będziemy tam szli. A normalnie. Mamy parasoleczki. Dwie. No. A kuku! Maksiu z parasolką, wzięliśmy zły wózek, ten, który nie ma folii. Zobaczcie, tutaj jest moje auto. Przede mną stoi takie samo. Dokładnie to samo auto, tylko w kolorze szarym. Ale się trafiło. Taki sam samochód. Nie jest najgorzej z parasolką. Założyłam sobie dzisiaj białego miśka, brązowego miśka i będzie ciepło. Co mówisz? A, światło, no. Wygląda jakby już się noc zbliżała. Dotarliśmy do sklepu Fenwick. Mamy wystawę. Zaraz wam coś z bliska spróbuję nagrać. Jest jak ja wyglądam, kochanie, w tej maseczce. Jest kolejka. Poodgrodzane. W ogóle mnie nie będzie widać. Kurtka, kaptur, idzie nie ma. To już pierwsze okno wystawy. Krecik, fotel bujany. Podoba ci się, Maksiu? Zapatrzony. Zobaczcie, tu jest drzewo, tu jest ziemia i to jest nora kreta. Super! I następne okno. Pociąg u góry z prezentami. I oni z siatką czekają, chcą napaść na pociąg. Thank you.
już ostatnie okno wystawy. Zobacz Mikołaj teraz. Ale uczta. Cześć Mikołaju, powiedz. Wystawa piękna. Idę teraz na chwilę do TK Maxa. Wyszliśmy już z TK Maxa. Kupiłam jeszcze mały prezent, którego nie mogę wam pokazać. I takie dosłownie kilka rzeczy do domu kupiłam, to jak wrócimy, to wam pokażę. Monument. Sklep Michaela Korsa, ale mój wzrok przykuły te buciki. One się tak mienią. Piękne są. A tu jest knajpka. I kupują sobie napoje na wynos. I tu sobie stoją i piją w kubeczkach. Pod monumentem. Przyszliśmy sobie jeszcze zobaczyć do Granger Market. Taka hala ze sklepami. Jak się tubkę wcina. Taki ogromny misiu tutaj siedzi. Maks jaki malutki przy nim. Pepe Pig pan pokazuje Maksiowi. O jeny. Peppa Pig. I kilka warzywek kupiłam. Takie fajne stoisko było z warzywami. Najlepsza pizza w mieście. Czekamy tam do pizzerii. Nie, to nie jest pizzeria. Na slice, na plastry sprzedają, na kawałki pizzę i taka jest kolejka i czekamy, żeby sobie po jednym kawałku kupić. Ale smakuje jak taka prawdziwa pizza we Włoszech, naprawdę, przepyszna jest. Jedz, jedz ładnie. No jedz. Oj Maksiu, żeby ci nie spadło, bo nie będzie jak umyć. Nie uwierzycie, co zrobiliśmy. To była bardzo szybka decyzja. Podeszliśmy do pani i poprosiliśmy o całą wielką margaritę. Się zastanawialiśmy, czy kupić dwa plastry, czy trzy i po prostu kupiliśmy całą, ogromną za 11 funtów. Także zjemy sobie po kawałki i resztę do domu weźmiemy. O Jezu, jakie to będzie pyszne. Otwieramy pizzę. Wow, jaka pizza! Będziesz jadł? Hej, mama ci kawałek urwie, nie wiem jak. Trzymaj na kolankach. Urwiemy kawałek dla Maksi, tak? Proszę, do rączki, do rączki. Do dwóch rączek, no. Co mówisz? Dwóch chłopaków z pizzą, jeden duży, drugi mały. No, dwóch chłopaków z pizzą, jeden duży, drugi mały. Pyszna, nie? Ja już jeden kawałek zjadłam. Wojtek już drugi kończy.
wróciliśmy właśnie do domu. Bardzo fajne takie wyjście było. Zupełnie inaczej człowiek się czuje. Naprawdę trzeba chociaż raz na kilka miesięcy wyjść. Tym bardziej chciałam skorzystać, bo nie wiadomo, czy jeszcze bardziej nas tutaj, wiecie, nie zamkną. Czy nie będzie jakiegoś kolejnego lockdownu. Tutaj się zmienia wszystko co chwilę. Także bardzo się cieszę, że spędziliśmy trochę czasu na powietrzu. Że zjedliśmy sobie pizzę, wiecie, takie zwykłe wyjście, a takie niezwykłe po takim czasie. Teraz Wam pokażę, co kupiłam. Tutaj są moje zakupy, naprawdę takie drobiazgi. W TK Maxie kupiłam sobie kapsułki. Jedne takie za funta 99 sati. Jedne za, a te też funta 99, 100% arabika, Milano. Tutaj też za funta 99, jakieś intenso. Popróbujemy sobie różne. I wiecie co? Tak za mną chodziła taka płytka patelnia do naleśników. Ta jest marki Renberg. Bardzo fajna na indukcję. Fajny szary kolor, pasuje nam tutaj. Tylko taki problem był. Ona kosztowała 7,99 w TK Maxie, normalnie 12. I była jedna, jedyna, ostatnia. I kompletnie żadnych innych patelni do naleśników nie było. I zobaczyłam, że ona tu jest puknięta, widzicie? Wydaje mi się, że komuś spadła. No mi takie coś niby nie przeszkadza, no ale wiecie, to jest już towar uszkodzony. Spytałam się przy kasie, czy to będzie przecenione ze względu na ten dent tutaj. I pani mi powiedziała, że sprzedadzą mi ją za 5 funtów, także się mega cieszę. Taką fajną patelnię mam teraz do naleśników. Ale też wiecie, na taki płaski to fajnie, czy bekon przysmażyć, czy coś. No, no bardzo chciałam taką patelnię, także no, no po prostu zakup rewelacja. Tam wcześniej, jak byliśmy w Granger Market, co Wam te głowy świn pokazywałam, tam sprzedawali jajka z podwójnymi żółtkami i sobie kupiłam na spróbowanie. Funta 99 te 6 jaj kosztowało i tutaj kupiłam jeszcze seler, pietruszki, bo takie świeżutkie, fajne były, jabłuszko i papryki takie słodkie, kruche, fajne. Wojtek położył Maxa spać i ma jeszcze ochotę na kawałek pizzy. To już trzeci będzie, a myślałeś, czy dwa zjesz? Kawałeczek tylko. A ja to muszę się kawy napić. Ty chcesz kawę? No. Dobra. Czy później? Teraz. Wojtek chce kawę, ale którą z tych nowych? To którą? Popatrz, którą masz ochotę. Tu jest jakaś arabika. Nie, może one wszystkie to są arabiki. To? Ale wiecie co? Rozerwałam tą torebkę. I tak pachnie. Zobacz. Mm. Ale jak? Zupełnie inaczej. W kartoniku to w ogóle nie ma tego zapachu. Ja sobie zrobiłam kawę w moim kubku z lwem i jogurcik zjem do tego. No jak dziecko cieszę się z tej patelni. Naprawdę, aż mi się chce naleśników zrobić. Usiadłam sobie na ziemi. Super jest ta bluza, naprawdę. Ale wiecie co? Ona nie jest aż taka gruba, a ciepła jest. Jak chodziłam dzisiaj, jak wychodziliśmy z domu, to były tylko 3 stopnie. I chodziłam po centrum, to było mi ciepło w tym moim brązowym płaszczyku. No dobra, otwieramy okienko numer 21. O, chwyciłam akurat, ojej, kartonik. Idziesz tu bliżej? Ale ja stąd widzę, kochanie. Aj, bo ja się tak cieszę. Tu w ogóle Lili nawet siedzi koło nas. Pokaż, gdzie ty jesteś. Tutaj jest Lili, tak? Musi pilnować pani. O, tak. Zobaczymy. Cóż to się kryje? Już coraz mniej okienek. 3 okienka nam tylko zostaną. Co to jest? Airbrush. O ja! Wiem, co to jest. Nigdy tego nie używałam. To są rajstopy w sprayu. Firmy Kaugar by Paula Dune Airbrush Stockings. Ale numer. Kiedyś lata temu kupiłam sobie i w końcu ich nie użyłam. Ale to było jejka, chyba 8 lat temu. I wiecie co? W zeszłe lato myślałam o tym. Tylko, że no i tak nie mogliśmy nigdzie wychodzić i takie mi się bez sensu wydawało używanie czy tam kupowanie jakichś takich kosmetyków. Ale jak dostałam, to się tak cieszę. O, Jadzie! Jestem tak ciekawa. I co, normalnie to się tym nogi pryska?
No nie będę teraz próbować, ale jestem mega ciekawa tego. No. Super, bardzo się cieszę. Ja sobie posiedzę teraz pod choinką z moją kawusią. Piechotka. Z Wami bym chciała się pożegnać, będę na tym zakończać tego vloga. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną, z nami i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, buziaki!